Siemaneczko. Dostałem wiadomość od Globo, że źle posługuję się aplikacją i odbiło się to na klientach i partnerach, bo przepisałem ostatnio 2 zamówienia. Jak mam kurde przepisywać? Jak mnie kurde bierze, jak mam czekać w tej Biedronce, Auszanie czy tych innych Carrefourach. Siedem, siedem, cztery. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję, potwierdziłem. I tam mnie zmotywowało do podjęcia dzisiejszego wyzwania. 18 zamówień. Za 60 zł. Dodatkowo. Ale oczywiście nie jestem tak zdesperowany jak w zimie i nie zrobimy tego naraz. Tylko podzielę sobie to na 2 etapy. Teraz od... Jak ja to mam? Od 11.30 do 14.30. No i potem drugi raz sobie wziąłem od 17.30 do 20.30. Tylko nie wiem, czy ten drugi raz to na hulajnodze, bo tu raczej baterii nie będę miał. Dobra, dostawa jest tu na Ślusarską 5. Dlatego dzisiaj wjechały bloki. Wjechało, a raczej wyjechało siodełko do góry. I jeździmy eko. Żeby jak najmniej baterie zjechać. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Jakby mi na robocie zwinęli rower, to bardziej jak tego roweru, to szkoda mi byłoby tych pedałów. Pizza Hut za 8 minut, czyli za 20. Aha, zapomniałem, że jak podniosłem siodełko, to teraz muszę częściej kamerę przestawiać. No halo, halo. Panie kolego, rozglądamy się. Zamówiłem sobie kartę pamięci nową. Wziąłem tym razem nie SanDiska, tylko Samsunga. Tą Evo białą. Ja, baju, baju, ja sobie jadę. Nie wiem dokąd. Do pizzy miałem je. Jaki czas? 4 minuty. Ponoć. Super, dziękuję. Dzięki. No dobra, ciśniemy sobie na wodną. Chmurzy się za mną. Ale pogoda mi nie przeszkodzi w wykonaniu wyzwania. Ustawka gravelowa. No i w głowo. Za chwilę będę dowoził drugie zamówienie, a tu w ogóle nic z baterii nie spadło. Może się okazać, że starczy mi prądu. Chyba, że mi sił w nogach braknie. Ale przy niedzieli trzeba się trochę poruszać. No, jakbym teraz machnął z 10-11, bo na później by już niedużo zostało. To co, brama zamknięta.
Ty, jaki fajny. Nie wiem, czy ja go mogę wypuścić. Dobra. Już nie ma. Dzień dobry. Jeszcze te lody chyba. O, proszę bardzo. Dzięki. Do widzenia. Jednego mi dał. Ja mam trzy. Zobaczcie, to dwa razy są te lody. No to będzie pani musiała to sobie zgłosić, no bo mi dał jednego. No nie chcę mi. No sorry, no może pani zobaczyć, ja nie mam. No. Powiedziała, że nie chce jej się z tym. Ja bym zgłaszał. Sam bym mógł teraz na support napisać i powiedzieć im, żeby jej zwrócili pieniądze, ale to znowu zajmie się tam, dogadam, dopiszę. Ja potrzebuję jechać, robić kolejne zamówienie. Jest następne, rybitwy. Dobra, mamy Bipika. Z dostawą na Lipską. Gotowe będzie za 10 minut. Odbiór nie jest z tej BP tutaj. Tylko każe mi jechać aż tam na rybitwy. Chyba, że tu nie ma tego produktu, co sobie klient zamówił. Takie trasy jak teraz robię, to chętnie bym hulajką pyknął. Na razie takie dość bezpieczne lokalizacje. Mam nadzieję, że klient nie dowalił w zamówieniu kraty browarów w butelkach. No tak przy niedzieli, po sobocie. Może być. W hucie widziałem, mają takie betonowe podjazdy tu zrobione na tych kramerznikach. W niektórych miejscach właśnie betonowe, a gdzie indziej nawet już asfaltem podlany. Czemu tutaj nikt na to nie wpadł? To tak w dupę dostaje rower na tym. Ja już nie mówię o szosie. To widelec można połamać. Litrowe lody i Pepsi 0,85. Bajunia, a ja akurat dojeżdżam. Jedziemy wyjazdem, żeby nikt się nie obrazi. Dziękuję. A mnie państwo z Ameryki zmierzyli wzrokiem, że się tam przeciskał przedtem między nimi. Pod wiaterek sobie dwójeczkę wrzucimy. Ty, wszystkie kosze są wywrócone. No co za debil. Tutaj. Może być fajny widoczek z okna. Dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Mieliśmy widoczek zobaczyć.
zajebisty widok. Ty jeszcze mi wideo uciekło. Nie wierzę. To dobra, dymam z 10. Na razie 34 w godzinę zarobione. Jedziemy na Masarską. No i odbieramy bukiecik z Masarskiej na prądnik biały za 20 zł. Taka traska niezbyt pod wyzwania. 3 zamówienia zrobione, jeszcze 15. 3 w godzinę. Dobry wynik. No i teraz na prądnik trochę mi zajmie dojazd. No ale poczekajmy, jak zaczną się zamówienia z Biedronki. To wszystko chcieli. Zajebisty taki elektryczny skuter. Teraz pytanie jeszcze, gdzie na tej Masarskiej jest ta kwiaciarnia? Anatol Studio. To coś z włosami, to nie. To jest 9. Biuro podróży. Kwiaty na rogu tam. Można odebrać szybko? Tak, już jest gotowe, tylko poproszę zamknąć drzwi. Dobra. Koździki różowe, 15 sztuk. I taka przyjemność, 120. Nie mało. Tylko tak z góry. Jak pani mi to zrobi, to będzie dobrze. Ja sobie muszę zrobić zdjęcie. Tak, tak, proszę, poradzę. 120. Jest, dziękuję. Proszę. No jak ja mam to zrobić? To się nie mieści. Paragonik do kieszeni, bo pewno niepotrzebny będzie. Jakby trochę ten dół przycięła, to by elegancko weszło. Prądnicka 48. Zapytamy się pani w wiadomości. Zamówienie na prezent. Jakoś podjadę? Ten biały po prawej. Kurde. Może jest tu jakiś przejazd? Nie ma. No cóż. W ogóle wygląda jak hotel. Dzień dobry. Dla pani. Dziękuję. Dawaj następny, tylko nie pawią.
szlak, biedra. No elegancko, żeś się stanęło. Dobry, 6:51. W razie pod koła, nie? Ten skomplikowany domofon. Jak wstać pod dochódki? Kurde. No można i w ten sposób. Przepraszam panią, samo 64 gdzie znajdę, bo mnie za chwilę trafi samo 64 numer. Wszędzie są jakaś literka koło tego jest, ale samo 64 muszę. Ale może nie ma takiego? 64, no. No to nie pomogę panu. Dobra. Nie wiedzą, ale może tutaj są same numery, może gdzieś tam, wcześniej. Dobra, ja to jeszcze kółko zrobię. Dziękuję pani bardzo. No tak. Aha, okej. Okay. Start from here, 62 ABC. Sorry. Thank you. Bye. Ty, no przez to, że wjechałem bramą za samochodem, a nie tą furtką, to nie zauważyłem, że zaraz za furtką po lewej stronie jest 64. Stanisława Kunickiego. Mniamciu. Szybki. Szybki kursik. To się przyda pod wezwanie. Dzień dobry. 8:91. Dobra. Ten minutes later. Dziękuję bardzo. O nie, chyba znowu na to samo osiedle. No oczywiście, że to samo osiedle. Tylko tym razem pod 64H. 6, 4, 8, kluczyk i mieszkanie. I co, zadzwoni? Dzwoni, dobra. Tak, no. Aha, dobra.
Okej. Okay. Trochę opóźnione, bo pomylili zupę i robiła na szybko. Dziękuję bardzo. Dobra, dawaj jakieś zamówienie, bo... Ze stańczyka na Wolę Justowską. Duży Ben. Trochę słabo, że mnie co chwilę oddala od domu. Przyjdzie wracać te 10 km za darmo. No to trochę mi szkoda baterii. Już nie wiem, czy nie wolałbym przedłużyć jazd o następną godzinę. To pewnie nie ma wolnych slotów. I już mówię. 657. Panińskich skał. To pewnie koło kościoła tam. Wola Justowska. Alkohol. Miejmy nadzieję. Siablowskiego. Do szkoły to 3 lata chodziłem. Do budowlanki. Halo, jadę. Ileż tu się człowiek tą rozklekotaną 13 najeździł. Bez klimatyzacji. Jedyne co biało, to jak były drzwi nieszczelne, bo ktoś uszczelkę urwał i trochę zawiewało podczas jazdy. To były czasy. O, nieźle. To by było. Lusterko by mi urwało. I parę zębów wybiło. Wczoraj mi prawie tramwaj podrącił, po czym się zagapił. A dzisiaj by mnie baba skasowała drzwiami. Się boję, co będzie jutro. Może być błoto. Nawet nie. Suchutko. I cyk, na mostek i na drugą stronę. Lecimy pewnie parkiem Decjusza. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. 94 zł. 2,5 godziny. Nieźle. Co, jaki napiwek dostałem? Nie dostałem. Z samych zamówień. Znowu tym plecakiem jest za to drzewo. Na żyletki przeszedłem. I po gałęzie. Zostało 23 minuty do końca. Chciałbym zrobić jeszcze jedno zamówienie. Albo mam jeszcze lepszy pomysł. Olać tą drugą turę, bo i tak nie zrobię 18 zamówień. Przedłużyć teraz o godzinę, jakby się dało. Zrobić tą dychę, zgarnąć 3 dychy. Iść do Żabki i kupić 4. I jebnąć je w ogródku. Przecież to jest plan doskonały. A jest jakiś wolny slot? No byłby. Bateria też jest. Tak robimy. Biorę jeszcze tą godzinę. I walić to wyzwanie. No żeby to zrobić, to trzeba by jeździć, ja nie wiem, 8 godzin. Dobra, ale dawaj, że jakieś.
problem jest, bo ten powerbank coś nie ładuje. Za chwilę mi bateria spadnie poniżej 30%. Jak to jest, jak ja to będę woził w kieszeni? Jak pedałuję, to naciskam na ten kabel, wygina się to całe. Czy sobie jakąś taką stakiewkę kupić tutaj na ramę i tu będę go woził. Proszę. Dobra, wpinamy się w baterię roweru na chwilę. Dawaj zamówienie, bo to się przestaje już robić śmieszne. No, zaleci Albert z Porszakiem z dwoma skuterkami. Taki to pożyje. No co, przestałem wpadać zamówienia od 10 minut. Krupnicza. Dwie kawy. Dzięki. Na mąkę i małe laty to tak. Dostanę dwa zamówienia. Ty, gość z tabletem jeździł na kierownicy. Szalony. Szkoła Tina. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Dzień dobry, 398 mam Glovo. Środkiem jest taki dość łagodny ten przejazd. Dzień dobry. Proszę. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Proszę. Jeszcze Coca-Cola? Nie dali mi. A, nie dali. Proszę bardzo. Dziękuję. Drugi raz ta sama akcja. Co oni specjalnie nie wydają, bo i tak potem na kuriera pójdzie? Dobra, Maczek z księcia Józefa.
Troszeczkę mi się wylał, przepraszam pana najmocniej. No dobra, dobra, okej. Okay. Przepraszam, do widzenia. No i dobra, po robocie. 135 zł zarobione w 4 godziny. Do tego 30 będzie z tego wyzwania. To jest 165. To co, 4 dychy takie, 4-1 na godzinę. To do następnego, elo. Do żabki, chcę sobie browara wziąć, a tu roleta zasłonięta i co? I baba mi mówi, że w niedzielę alkoholu nie sprzedają. Do czego to doszło? Nie jadę do innej, nie róbmy sobie żartów. Piwko musi być.